Znajdujemy się w Akademii Budowlanej Balex Metal, w miejscu, w którym szkolimy dekarzy w zastosowaniu Termano. Za pośrednictwem naszej strony Termano.eu, na którą zapraszam, wpływają do mnie pytania od Was dotyczące termoizolacji. Ponieważ te pytania powtarzają się, pomysł jest taki, aby przedstawić te odpowiedzi do szerszego ogółu. Konkretne pytanie, którym chciałbym dzisiaj się zająć i na nie odpowiedzieć, jest: czy mając dach, chcąc go docieplić, zmodernizować od strony wewnętrznej, od strony poddasza, czy możemy użyć Termano? Innymi słowy, czy można zamocować Termano podkrokwiowo, jeżeli mamy między krokwiami według starych standardów zamocowaną wełnę mineralną bądź szklaną? Odpowiedź oczywiście brzmi tak, absolutnie tak, i będzie to układ ze wszechmiar bezpieczny. Termano jest materiałem gazoszczelnym, to znaczy strumień pary wodnej przechodzący przez niego jest praktycznie zerowy. Nie istnieje żadne ryzyko, że jakakolwiek para wodna przedostanie nam się z wnętrza w stronę zewnętrza, w tej wełnie, tutaj między krokwiami nie wykropi się nic, nie pojawi się żaden kondensat, nie ma takiego ryzyka. Montaż Termano jest bardzo prosty. Kręcimy go do krokwi przy pomocy jakichś tam podkładek, wkręty w ilości montażowej, żeby te płyty tylko i wyłącznie się trzymały tutaj od strony poddasza. Jeżeli uszczelnimy jeszcze połączenia pomiędzy poszczególnymi płytami Termano przy pomocy taśmy aluminiowej o grubości 50 mikronów, ten układ będzie cały gazoszczelny. Para wodna nie przedostanie nam się na zewnątrz, wełna będzie przez to chroniona, będzie zawsze sucha. Nic się z nią nie wydarzy. Czy pod takim układem należy jeszcze mocować folię paroizolacyjną? Nie, nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej folii paroizolacyjnej, która poprawiłaby jeszcze szczelność takiego układu. Przypomnę, mamy układ gazoszczelny. Później następuje etap wykańczania poddasza. Można zamocować oczywiście wieszaki długimi wkrętami poprzez Termano do krokwi, do wieszaków przymocować listwy, następnie zamocować płyty gipsowo-kartonowe, to może być boazeria, jeżeli będzie takie społeczne zapotrzebowanie, płyty wiórowe, płyty OSB, bądź każdy inny w zasadzie materiał, który przewidzimy do wykończenia poddasza. Zawsze będzie to rozwiązanie bezpieczne i wygodne. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału i do oglądania kolejnych odcinków.